Nar. Mały, prehistoryczny jordl z ogonem, z pozoru niegroźny, lecz zdenerwowany niczym doktor Banner zmienia się w Hulka. Z pozoru słodkie stworzonko, słodkim głosie czy usposobieniu, lecz mające swoją drugą, ciemniejszą stronę. Jak znalazł się we Freljordzie? Czy ma konszachty z innymi bohaterami? Jaki jest jego wpływ na historię League of Legends? Czy dlaczego mówi tak jak mówi? Na te pytania postaram się w dzisiejszym materiale odpowiedzieć. Witajcie moi drodzy, Gnalomo, Marwek, a dziś porozmawiamy o tym, kim jest Gnar w świecie League of Legends. Materiał ten chciałbym zadedykować Smokowi, pięknie ci dziękuję za dołączenie do naczelnych mecenasów tego kanału i cierpliwość, bo trochę już na ten materiał na pewno czekałeś. Nie jest to jakiś naukowy fakt czy wynik badania, ale tak zauważyłem, że sporo osób myśli, że o Gnarze aż tak dużo nie wiadomo, że ma on bardzo skąpe i ubogie lore, z czym postaram się nie zgodzić dzisiejszym materiałem. Gnar jest oczywiście jordlem, jedynym posiadającym ogon, ale jedynym posiadającym aktualnie będącym w grze i będącym w lore, w ten sposób powiem, bo wcześniej ogoniaste jordle były, do czego zaraz przejdę, i jest jednym z dwóch najstarszych przedstawicieli tej rasy, czyli jordli, na Runeterze. Odnośnie tego, kto jest rzeczywiście starszy, czy Gnar, czy Fizz, mówiłem już w materiale o tym drugim, jeżeli chcesz nam posłuchać o tym więcej, to zapraszam. Tutaj bardzo to skrócę, moim zdaniem Gnar jest na pewno najstarszym znanym lądowym jordlem i w mojej opinii jest on młodszy od Fizza. Pojawił się on, już mówię o Gnarze, w świecie Runetery bardzo dawno temu, co najmniej 10 tysięcy lat wcześniej. Jako bardzo młody przedstawiciel rasy jordli, można by nawet rzec, że jako dziecko. Sam Gnar pojawił się na terenach Freljordu, który jeszcze wtedy był nazywany Voriyardem, o czym dowiedzieliśmy się chociażby przy reworku Volibera. Co bardzo mało osób wie, Gnar najprawdopodobniej nie udał się do Freljordu czy Runetery samodzielnie. Mamy nieco legend i mitów w świecie runeterańskim. Najbardziej znane są te ajoniańskie ze względu na event Spirit Blossom, czy te o Fiddlesticksie, czy Kindred. Lecz Freljord nie jest pozbawiony swoich mitów i legend i również takowe posiada. Jednym z nich jest mit o rodzinie Jordli, która żyła we Freljordzie i została uwieczniona chociażby na malowidle w jednej z freljordzkich jaskiń. Widzimy tutaj rodzinkę Gnara, jego ojca, który dzierży bumerang i dlatego również robi to Gnar. Powiedzmy, że nie jest to jakiegoś rodzaju tradycja, a coś, co robi po prostu po ojcu. Dalej mamy matkę, samego Gnara oraz dwójkę jego rodzeństwa. Dokładnie wydaje się, że nie wiemy, co stało się z rodziną Gnara, choć jest na ten temat bardzo ciekawa teoria i taki lorowy smaczek, można powiedzieć, o czym powiem wam w dalszej części materiału, ale według lore bohater sam zapuszczał się na różnego rodzaju wędrówki, lecz są przesłanki odnośnie jego rodziny, że niestety nie żyją, albo co najmniej nie wiemy, co się z nimi dzieje, choć z tego co wiem, to też nie jest potwierdzone. Co więcej, we Freljordzie nie było tylko Gnara i jego rodziny, ale również inni przedstawiciele jego gatunku. Jakby tutaj dobrze wejść dalej w gnarowe lore? Wyobraźcie sobie taką młodą wersję Lary Croft, albo Nathana Drake'a, albo, nie wiem, Indiana Jonesa, albo dziecko pierwszy raz grające w Minecrafta. Tak właśnie Gnar patrzy i postrzega rzeczywistość wokół niego. Wszystko jest ciekawe, nowe i warte zbadania. Swoją drogą, wiecie, że w swoim życiu gracza grałem maksymalnie 4 godziny w Minecrafta? Kiedyś będę musiał to zmienić. Sam Gnar, mimo tycich rozmiarów, miał ogromny temperament, przez co związał się z nazywanymi w lore przerośniętymi jordlami o białym futrze, a przynajmniej tak określał je Gnar.
My, gracze natomiast, na szczęście rozkminiając lore, wiemy, że chodzi tutaj o przedstawicieli starożytnej rasy Yeti, której przedstawicielem w grze jest chociażby Willamp. Reszta jego rodziny czy plemienia skupiała się na zbieraniu pożywienia, podczas gdy małego Yordla interesowało wszystko inne, rzeczy takie jak skały czy kamyczki. Jednakże jego największym skarbem było znalezienie szczęki stworzenia nazywanego Druwaskiem. Druwaskiem jest na przykład Bristle, czyli wierzchowiec Sejuani. To jest ciekawe, bo też nie każdy o tym wie, że jest to rzecz znaleziona we Freljordzie, z której bohater de facto zrobił sobie bumerang. Gnar tak bardzo pokochał swoją nową zabawkę, że nie mógł się nią nacieszyć. Dzięki zdobyciu uzbrojenia Gnar zaczął sam siebie uważać za łowcę i rozpoczął śledzenie stad różnych dzikich bestii. Tak mijało jego dzieciństwo, wiemy, że co najmniej 1000 kolejnych lat żył w zimowej krainie. Żył i polował, aż w League of Legends, albo ładniej w świecie League of Legends, doszło do konfliktu o nazwie Wojny Trzech Sióstr, mającego miejsce około 9000 lat przed aktualnymi wydarzeniami na Runeterze. O tym konflikcie mówiłem wam w historii League of Legends, pewnie kiedyś zrobię o tym jeszcze oddzielny i bardziej szczegółowy materiał, jednakże warto wspomnieć, że nawet można by powiedzieć dziecinny Gnar zauważył, że coś jest we Freljordzie na rzeczy i coś się dzieje. Zaobserwował on pochód plemion ludzi, które spotykały się później w jednym miejscu w bitwach. Stąd, że bohater nie był do końca pewny, co to oznacza, wybrał się do swoich mądrych przyjaciół Yetich. W ten sposób bohater udał się w najdłuższą wyprawę dotąd i dotarł aż do północnej części Freljordu, na miejsce dzisiejszej Cytadeli Mroźnej Straży, która wtedy również już stała. W tych rejonach historia Lisandry splata się z historią Gnara, choć ten jest tego nieświadomy. Można by powiedzieć, że poniekąd owe wydarzenia dotyczą jeszcze Ashki i Sejuani, choć te są inkarnacjami sióstr Lisandry, choć ja bym się powstrzymał z aż tak dalekim określaniem tego związku. Trochę wracając, niemniej Gnar doświadczył bitwy, a bardziej oblężenia Mroźnej Cytadeli i był świadkiem tego znamienitego wydarzenia pod kątem historii League of Legends. W tym czasie do Freljordu na tym właśnie obszarze zaczęli przedostawać się obserwatorzy, o których niedługo możecie spodziewać się materiału. Gnar widział obserwatora, wszyscy wokół poczuli strach i potęgę samego tego bytu. Nawet Gnar, ten poczuł, jakby miał stracić swój ukochany bumerang, czy że nigdy miałby się już do nikogo nie przytulić i w głowie bohater stwierdził, że obserwator chce skrzywdzić jego przyjaciół. Stworek poczuł ogromny gniew, skoczył, aby zadać cios obserwatorowi ze śnieżką w ręce, która śnieżką nie była, tak myślał Gnar, ale była to z kolei, był to kamień ze zbocza góry. Gnar, czy teraz powinienem mówić Mega Gnar, w tamtym konkretnym momencie, rozmiarem był podobny do Yetich. Wszystko to działo się bardzo szybko, na tyle szybko, że Gnar nawet nie zdążył zadać ciosu obserwatorowi. Być może zapytasz, dlaczego? Otóż w tym samym czasie Lisandra przeprowadzała rytuał, który kosztował życie jej sióstr, jak i walczących żołnierzy, a spowodował to, że bohaterka uwięziła obserwatorów w prawdziwym lodzie. Niestety nie uwięziła tylko ich, a również Gnara. Ten zapadł po chwili w stan hibernacji, w którym spędził kolejne 1000 lat. Gdy wreszcie się obudził i nie był już zamknięty w lodzie, nie było w pobliżu ani Yeti, ani obserwatora, ani walczących wcześniej ze sobą ludzi. Nie było wokół niego nikogo i malec poczuł się bardzo samotny. Na szczęście dla niego jego bumerang leżał kawałeczek dalej. Tutaj w zasadzie lore Gnara się kończy. Ale spokojnie, to nie koniec materiału o bohaterze, wiemy trochę jeszcze więcej. To co aktualnie robi w lore, o co mnie pytacie cały czas na streamach odnośnie jakiegoś konkretnego bohatera, to już sobie powiedzieliśmy. Natomiast, i co w mojej opinii jest bardzo ciekawe, wokół Gnara krąży dużo teorii. Do Gnara wielu graczy przyczepili takie jakieś konkretne mity czy legendy, czy po prostu lorowe stwierdzenia,
które bardzo często są po prostu nieprawdziwe, albo ładniej mówiąc, nieaktualne. Dlatego teraz zrobimy sobie taki króciutki przegląd ala takich lorowych pogromców mitów. Otóż, wiele osób uznaje Gnara za de facto najmłodszą postać w League of Legends, gdyż okej, był on zamrożony przez tysiące lat, ale jego wiek w ludzkich latach wynosił lat 4. Co jest nieprawdą, tak było w starym lore, widzicie jak to lore w ogóle szybko i dynamicznie się zmienia. Dziś po zaktualizowaniu i rozwinięciu historii i wydarzeń samej Runetery wiemy, że Gnar pojawił się w Lodowej Krainie nieco po powstaniu freljordzkich półbogów takich jak Ornn, Volibear czy Anivia, zatem od jego pojawienia się we Freljordzie do zamrożenia nie mogły minąć 4 lata. Minęło co najmniej 1000, tak jak wspominałem wcześniej. Kolejnym mitem jest taki, w którym to potworem, na którego Gnar przed zamrożeniem ma się rzucić, jest Vel'Koz. Otóż bohater nie jest obserwatorem, jak wiele osób uważa, a ich tworem, tak zwanym dzieckiem pustki. I de facto mogłoby to być spójne w czasie, że rzeczywiście Vel'Koz miał być zaatakowany przez Gnara, ale jest jedna rzecz, która to wyklucza. Bo obserwator, którego Gnar miał zaatakować, miał jeszcze rogi, których to oko pustki nie ma. Trzeci z najważniejszych mitów jest ten, w którym to Anivia zamraża Gnara, a nie Lissandra. Otóż podkreślam słowo było, bo w aktualnym kanonie jest to Lissandra podczas rytuału, o którym wspominałem. Może dość o mitach, a troszeczkę o teoriach dotyczących bohatera, bo tych tutaj też jest kilka. Przede wszystkim jest teoria, że podczas jego zamrożenia, albo przed jego zamrożeniem, tak bardziej ściśle mówiąc, jego rodzina była z nim i została odrzucona do tyłu i prawdopodobnie obserwator zdążył zakończyć ich życie, a Gnar w tym czasie już był skuty prawdziwym lodem. Choć w lore nie ma o tym powiedziane, z tego co wiem, jest to powszechnie uważane za teorię prawdziwą. Kolejną teorią jest związek Gnara z Heimerdingerem, bo ten widnieje w powiązaniach przy profesorze Spiltover. Dlaczego, być może zapytasz? Odpowiem, jest to bardzo dobre pytanie. Najprawdopodobniej dlatego, że Gnar jest jedynym znanym Jordlem, który posiada specjalny gen, pozwalający mu zmieniać formę w Mega Gnara. Heimer najprawdopodobniej jest tym niezwykle zainteresowany i chciałby zbadać właściwości i pochodzenie owego genu. Lecz oficjalnie w lore League of Legends Heimer nigdy nie spotkał, a co więcej nic nie wskazuje na to, przynajmniej według mojej wiedzy, że Heimer w ogóle nie wie o istnieniu Gnara. Na zakończenie powiem jeszcze coś po gnarowemu. Ona lega. Co oznacza nie przeszkadzaj. Otóż dlaczego włączam w to wszystko poliglotę Marweka? No bo wiele osób myśli, że Gnar tak sobie po prostu biadoli, czy próbuje naśladować głosy czy mowę na podstawie tego co mówią inni bohaterowie. Dla przykładu jak Garen mówi czy krzyczy Demacia, to samo próbuje robić Gnar, kiedy takiego Garena spotka. Czy chociażby spotykając Ankę, próbuje powiedzieć Tibers. No, to nie jest tak, że on imituje i próbuje naśladować to, co mówią inni bohaterowie. Gnar jest dużo bardziej zmyślny, ponieważ on sam wymyślił swój język. No powiem wam, nieźle, bo wymyślenie swojego języka nie jest rzeczą prostą. Na przykład mówiąc jeszcze inaczej, Oga laga! Ale byłbym Gnarem. Oznacza, że chciałby się przytulić. Albo na przykład Siubanufa. Dobra, ewidentnie to jest ostatnie, co mówię po gnarowemu. Poszedłbym tak jak przyrakanie do kąta, ale we Freljordzie zimno jest. A to oznacza najprawdopodobniej, że śnieg odmawia mu posłuszeństwa. Co w takim może niedosłownym, ale bardziej zdroworozsądkowym tłumaczeniu oznacza, że ktoś nie do końca chce z nim współpracować i przez to Gnar jest do niego wrogo nastawiony. I w taki oto gnarowy sposób zakończę ten materiał. Jeżeli się podobało, proszę zostaw coś po sobie. Mam nadzieję, że twoja wiedza o Gnarze nieco wzrosła. Tymczasem na dziś to wszystko. Pięknie dziękuję i do usłyszenia.